Krośnieński magistrat liczy, że wkrótce uda się włączyć wykonawcę rozbudowy obwodnicy. Inwestycja ma kosztować ponad 80 milionów złotych. Zgodnie z planem Krajowa 28 zostanie rozbudowana na odcinku od ulicy Zręcińskiej i Pużaka do skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia. Na realizację inwestycji miasto otrzymało ponad 30 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury. Największą część zadania stanowi wiadukt, który będzie dobudowany od strony dzielnicy Polanka. Przy samej rozbudowie drogi krajowej nr 28 powstaną również połączenia jakby towarzyszące, węzły komunikacyjne, zarówno w stronę dzisiejszej części przemysłowej, a więc firmy BWI i Huty Szkła w tej części, jak i od strony dzielnicy Polanka, tak aby bezproblemowo można było poruszać się w tej części drogi krajowej nr 28. Inwestycja ma usprawnić komunikację w mieście oraz zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. W zasadzie stłuczki mamy co jakiś czas, ponieważ te rozwiązania, które dzisiaj są, no niestety przy tym natężeniu ruchu nie zapewniają maksymalnego bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego. Także jest to inwestycja na pewno, która dokończy rozbudowę drogi 28 i będzie można już na tym odcinku dwujezdniowym, wjeżdżając do Krosna na przykład od strony Jasła, spokojnie przejechać do skrzyżowania właśnie przy centrum handlowym, czyli już praktycznie na wylocie z tej ścisłej zabudowy miasta Krosna. Dodatkowo inwestycja ma zaktywizować tereny inwestycyjne w tym rejonie miasta.